Jak sami o sobie mówią, są mieszanką różnych osobowości, co ma duży wpływ na rodzaj muzyki, jaki grają. Koncertują po całej Polsce, zarażając publiczność ostrym gitarowym graniem. Właśnie przygotowują się do wydania swojej pierwszej profesjonalnej płyty. O kim mowa? Zobaczcie Państwo sami. Pochodzą z Jastrzębia Zdroju. Od 10 lat jeżdżą i koncertują po całej Polsce, zarażając ludzi mocnym rockowym graniem. Nazywają się Blend i jak mówią, są grupą przyjaciół także poza sceną. Wokalista na co dzień jest policjantem, jednak w trakcie występów zamienia się w prawdziwego rock'n'rollowego kocura. Właśnie trwają ostatnie przymiarki do ich debiutanckiej płyty. No, płyta w jak najbardziej klimacie rockowym. Nagrana została w zeszłym roku. Na początku roku przyszłego ma być oficjalne wydanie, promocja, no i dostępność w sklepach, mediach. Grają dynamicznie i z tak zwanym pazurem. W ich utworach słychać zamiłowanie do lat 70., w których się wychowali, nasiągając muzyką i stylem tamtych czasów. Udany występ w znanym programie telewizyjnym zmotywował ich do tego, żeby rozwijać pasję w pełnym calu. Ten wyjazd do Must Be The Music to taka przygoda, właściwie bardziej. I dopiero potem, jak przyjechaliśmy do domów, okazało się, że kurczę, no musimy coś dalej robić, bo zespół został gdzieś tam zauważony, czyli nie jest z nami tak źle. I pomyśleliśmy sobie, że warto by coś zrobić, dlatego no, w tej chwili jesteśmy już po nagraniach naszego materiału. Kiedy zamykam oczy. Najbliższy koncert gramy w czwartek 31 października w Rybniku w Celtic Pubie. Zapraszamy serdecznie.